Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj ostatni czwartek listopada, a więc nasze ostatnie spotkanie z jakimś świętym. Dlatego zapałki już mam. Nasza ogrodowa, piękna świeca jest zapalana. Ona nam przypomina ciągle, że święci są najpiękniejszymi kwiatami w ogrodzie Pana Boga. I dzisiaj nietypowy święty. Pomimo, że był to chłopiec, to miał bardzo wrażliwe uszy na to, co się mówi, ładnego czy brzydkiego. Ponoć, jak ktoś mówił brzydkie wyrazy, to on nawet mdlał. Święty Stasiu Kostka. Był tak wrażliwy, że bardzo dbał o to, żeby z jego ust nie wychodziły brzydkie wyrazy, jak jakieś ropuchy, tylko żeby każde słowo, które powie, było piękne, właśnie jak kwiat w ogrodzie Pana Boga. Święty Stasiu Kostka, Polak, posłuchajcie, jaki był niezwykły. Urodził się w Polsce jako bardzo wrażliwe dziecko. Kiedy został wysłany do szkoły w Wiedniu, a więc daleko, okazało się, że ma problemy z nauką. Jednak przez swoją wielką cierpliwość i pracowitość w krótkim czasie stał się jednym z najlepszych uczniów, a więc jest nadzieja dla każdego. Jego szkoła mieściła się przy zakonie ojców jezuitów. Tam właśnie zaczął odkrywać swoje powołanie zakonne. Żeby wstąpić do jezuitów, postanowił udać się do Rzymu pieszo. Szedł ponad 650 kilometrów. Miał wiele przygód. Napotykał na trudności. Ale ponieważ był uparty w dążeniu do tego, co dobre, dotarł do celu. Został przyjęty do nowicjatu ojców jezuitów w Rzymie. Jeden z przełożonych w klasztorze powiedział o nim: był to człowiek mały ciałem, ale wielki duchem. Święty Staś uczy nas wielkiej cierpliwości w realizacji naszych dobrych marzeń i pragnień. Pomodlimy się teraz przez wstawiennictwo świętego Stasia za wszystkie dzieci, żebyście byli uparci, ale tylko w dobrym, nigdy w złym. I żebyście też dbali o to, żeby z naszych ust nie wydobywały się okropne, brzydkie, wstrętne słowa jak ropuchy, tylko piękne kwiaty, których miło jest posłuchać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Stasiu Kostko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieciaki, to nasze ostatnie spotkanie ze świętymi w listopadzie, bo już zaczynamy grudzień. I uwaga, uwaga! Z czym jest związany grudzień? Z Adwentem. Dlatego w naszym przepięknym królestwie codziennie będzie króciusieńki odcinek adwentowy, specjalny, ze specjalnym, wcale nie trudnym, ale pięknym zadaniem do zrobienia, więc zachęcam Was, żebyście każdego dnia wychwytywali to zadanie, żebyście je robili, żeby nasze serduszka przez cały Adwent przygotowały się najpiękniej do świąt Bożego Narodzenia. I jeszcze Wam przypominam, że w najbliższą sobotę jest piękne uwielbienie, koncert u nas w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus o godzinie 19. Zapraszamy Was, przyjedźcie, modlić się z nami, wielbić. A kto nie może, łączcie się z nami przez internet. Kochane dzieciaki, jeśli komuś z Was podobały się te krótkie historie, które czytałam w czwartki, to jest taka specjalna książeczka, którą napisałam dla Was, zatytułowana Droga Krzyżowa ze Świętymi. I w tej książeczce na każdej stronie opowiadam Wam bardzo ciekawe historie o świętych dzieciach albo o świętych dorosłych, którzy bardzo kochali dzieci. Jeśli ktoś z Was chciałby mieć taką książeczkę, to można ją u nas kupić albo w Łodzi, albo w księgarni internetowej. Zachęcam Was, poznawajcie świętych i przyjaźnijcie się z nimi. Pa, pa!